poprzednich nagraniach tej serii mówiliśmy sobie, czym jest utlenianie i redukcja, a także jakie są charakterystyczne stopnie utlenienia pierwiastków znajdujących się w poszczególnych grupach układu okresowego pierwiastków. W tym nagraniu zajmiemy się ćwiczeniem ustalania stopni utlenienia pierwiastków w związku chemicznym. Przyjrzyjmy się bliżej dwóm związkom chemicznym magnezu, tlenkowi magnezu i wodorotlenkowi magnezu. Pierwszy z tych związków jest wykorzystywany przy produkcji cementu i naczyń ognioodpornych. Natomiast wodorotlenek magnezu stosuje się na przykład w lekach zobojętniających kwasowe soki żołądkowe. Ustalmy stopnie utlenienia poszczególnych pierwiastków znajdujących się w tych dwóch związkach chemicznych. Zacznijmy od tlenku magnezu. Popatrzmy do układu okresowego pierwiastków. Magnez znajduje się w drugiej grupie układu okresowego pierwiastków. Należy on do berylowców. Posiada on dwa elektrony walencyjne, a także ma on niską wartość elektrojemności. W takim razie magnez, tworząc związek chemiczny, najchętniej odda dwa elektrony walencyjne, a tym samym przyjmie plus drugi stopień utlenienia. Przejdźmy teraz do drugiego pierwiastka, znajdującego się w tlenku magnezu, do tlenu. Tlen w układzie okresowym pierwiastków znajduje się w 16 grupie. Wiemy więc, że ma 6 elektronów walencyjnych. Do oktetu elektronowego brak mu już tylko dwóch elektronów. Co więcej, tlen ma dużą wartość elektrojemności, czyli odznacza się dużą zdolnością do przyciągania elektronów. Więc w tym związku chemicznym tlen przyjmie dwa elektrony od magnezu, a tym samym uzyska minus drugi stopień utlenienia. Magnez w tlenku magnezu ma drugi stopień utlenienia, a tlen ma minus drugi stopień utlenienia. Cała cząsteczka ma zerowy stopień utlenienia. Ze względu na dużą różnicę elektrojemności pomiędzy atomami tlenu i magnezu, w tej cząsteczce występują wiązania jonowe. Teraz przejdźmy do wodorotlenku magnezu. Magnez w związkach chemicznych zawsze przyjmuje drugi stopień utlenienia, więc tutaj nad magnezem od razu zapiszę rzymską dwójkę. Skoro magnez ma drugi stopień utlenienia, a wiemy też, że cała cząsteczka musi mieć zerowy stopień utlenienia, to łatwo się domyśleć, że ta część, te dwie grupy wodorotlenkowe muszą mieć w sumie minus drugi stopień utlenienia. A w takim razie jedna, cała grupa wodorotlenkowa ma minus pierwszy stopień utlenienia. I to się zgadza z ładunkiem grupy wodorotlenkowej. Grupa wodorotlenkowa, przypomnę, jest anionem jednoujemnym. W grupie wodorotlenkowej mamy tlen i wodór. Tlen przyjmuje minus drugi stopień utlenienia, a wodór w obecności tlenu przyjmuje plus pierwszy stopień utlenienia. Sprawdźmy, czy te wszystkie stopnie utlenienia po zsumowaniu nam się wyzerują, ponieważ cała cząsteczka wodorotlenku magnezu musi mieć zerowy stopień utlenienia. Magnez plus 2, wodór plus 1, tlen minus 2. Minus 2 plus 1 daje nam minus 1. Mamy dwie grupy wodorotlenkowe, więc pomnóżmy to razy 2 i uzyskujemy minus 2. Minus 2 plus 2 daje nam 0. Poprawnie ustaliliśmy stopnie utlenienia w tym związku.